I tak będzie do pierwszej serii, która utkwi w głowach migrantów. W wojsku są poprzecierane ścieżki kariery, złe ścieżki. Awansują tak zwane plecaki. Warto sobie zdać sprawę, że ci ostrzelani oficerowie, żołnierze, odeszli z armii. W większości odeszli z armii. Ich bezcenne doświadczenie w sytuacji praktycznych zostało zmarnotrawione. Bezwzględnie popierać naszych żołnierzy. To jest, niezależnie od poglądów politycznych, to jest patriotyczny obowiązek każdego Polaka. Nazywam się Jacek Osman, witam Państwa na kanale Męskie Rozmowy. Moim dzisiejszym gościem jest człowiek, którego chyba nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać. Witold Gadowski, dziennikarz, pisarz, dziennikarz śledczy. To chyba słowo, które najbardziej Pana opisuje w moim poczuciu. Chociaż nie wiem, kim Pan się czuje najbardziej. Ja właściwie nie wiem. Witoldem Gadowskim się czuję. To najlepiej mi odpowiada. Okay. Panie Witoldzie, spotykamy się w dosyć szczególnym teraz czasie. Chcieliśmy porozmawiać trochę o sprawach bieżących. Na samym początku o sprawie, która nas wszystkich chyba bardzo bulwersuje. Śmierci polskiego żołnierza na granicy. Czy może Pan coś na ten temat powiedzieć? Powiem tak, ja wywodzę się z rodziny o pogranicznych tradycjach. Dlatego, że mój dziadek był oficerem Korpusu Ochrony Pogranicza w Strażnicy w Skałacie. Miał tam zresztą różne przygody. Zabieram się do dokumentowania jego życia, bo naprawdę było ciekawe. Był legionistą. Potem był zdegradowany za pobicie sowieckich pograniczników. Potem znowu przywrócony do swojego stopnia jako legionista. Bo przed wojną legioniści to była taka kasta niedotykalna wręcz. Potem zgubił żołd dla całej strażnicy w Skałacie. To była kolejna przygoda, po której został zdegradowany, a cała rodzina się składała, żeby oddać te pieniądze. Okay. Żeby nie naruszyć honoru oficerskiego. No i tak się stało. Był ułanem myśliwym. No bardzo taka barwna postać. Aresztowany w 1940 roku, wywieziony do Katynia. I to był jego koniec. I potem dwa jego synowie, mój ojciec i jego brat, też byli wojskowymi. Mój ojciec był kapitanem Wojsk Ochrony Pogranicza, Ludowego Wojska Polskiego. Czyli to była już istotna zmiana. Najpierw był zesłany na Syberię razem z babcią i bratem. Potem w latach 50. wrócili do Polski. Wstąpił do partii i był kapitanem Wojsk Ochrony Pogranicza. Więc cały czas przejawia się ta klątwa pogranicza w tej mojej rodzinie. Ja jestem pierwszym pokoleniem, które poprzestało na szkoleniu wojskowym, a nie zajęło się zawodowo wojskiem w tej rodzinie. W tej rodzinie wychodzili albo księża, albo oficerowie. No a mówiąc najzupełniej poważnie, no spoglądam na to przez pryzmat. Musiałem o tym szeroko powiedzieć, żeby można było wytłumaczyć, jak na to patrzę. Przez pryzmat pograniczników z różnych epok. W żadnej z tych epok nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby zakazać pogranicznikom używania broni ostrej. Oni ją używali. W II Rzeczpospolitej wystarczy poczytać Sergiusza Piaseckiego. Czytałem. Żeby widzieć, czym to groziło. Tak. Przemycanie przez granicę, przechodzenie przez granicę, to nie była zabawa. Bo funkcjonariusze KOP-u nie pieścili się z takimi jednostkami. A nie mówiąc już o nielegalnym przenikaniu. No to była kula w łeb po prostu. Zwłaszcza jeżeli chodzi o tą penetrację sowiecką. KOP był w tym kierunku wyszkolony. Teraz mamy Straż Graniczną, zupełnie inną formację. Bieda polega na tym, że nie przesądziliśmy w naszym prawodawstwie, czy Straż Graniczna jest formacją typu policyjnego, czy wojskowego. Bo
Bardziej chyba policyjnego na dzień ale dzisiejszy. niekonsekwentni jesteśmy w tym. Dlaczego? Policja ma prawo używania wszelkich środków prewencji, w tym broni gładkolufowej, kul gumowych, ładunków obalających i tak dalej. Armatek wodnych. Armatki wodne akurat używają, bo to akurat jest. Gaz używają, ale gaz się używa na ulicach. Gaz się używa w zwartej zabudowie. No tam, gdzie to skutkuje bardzo od razu. A na wolnym powietrzu pryskanie gazem w stronę agresywnych migrantów, no powiedzmy, że jest no, działalnością niepoważną. Tajemnicą Poliszynela jest, że żołnierze kupowali sobie gaz za własne pieniądze, a później były kontrole na granicy, gdzie sprawdzano, czy czasem żołnierze nie mają zakupionego przez siebie gazu, więc... Więc coś tu poszło nie tak. Ponieważ obrona granicy jest obowiązkiem wszystkich formacji. Począwszy od formacji granicznych, poprzez służby specjalne. Przecież Straż Graniczna też powinna dysponować zwiadem. Za czasów PRL-u, w tym systemie PRL-owskim, było coś takiego jak zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza. To była zupełnie autonomiczna jednostka, która no, miała duże uprawnienia. Działania wewnątrz kraju ościennego i wewnątrz Polski. Dzisiaj ten wywiad no, jest kiepski, mówiąc krótko. Nie spełnia tej roli także SKW, czyli Służba Kontrwywiadu Wojskowego, ani SWW, które praktycznie nie istnieje poza instytucją. Więc pierwsza rzecz. Pogranicznicy nie wiedzą, z kim się spotykają. Zamiast dostawać informacje na bieżąco, są to grupy z Syrii, z Afganistanu, skądkolwiek sobie wymyślimy, tak? Bo są i Tadżycy, i różni inni. Ludzie, którzy chcą się dostać do Europy, bo nie do Polski, tylko po prostu do Europy. Ale jesteśmy pierwszą granicą strefy Schengen, więc naprawdę porządne szkolenia, naprawdę dobre uzbrojenie, naprawdę realne procedury działania. To jest konieczne, tak by się wydawało. A co jest? Amatorzy. To jest o tyle zaskakujące, że kupuje się nowe samoloty dla Straży Granicznej, więc jest rozpoznanie lotnicze, używa się dronów na tej granicy, w tym tych dronów obserwacyjnych typu FlyEye. Dalej tych informacji nie ma, dalej jesteśmy zaskakiwani i pozwalamy, żeby już nie tylko stosowano przemoc, ale w zasadzie opis ataku na tego żołnierza wyglądał, jakby po prostu chciano go zabić. Tak. Na dodatek, ponad rok temu, no jeszcze przed wybuchem pandemii, tak chyba, albo w trakcie, robiliśmy reportaż nad granicy, żeby zobaczyć, co tam naprawdę się dzieje. No i oczywiście opowieści nad granicą, a opowieści w mediach to są dwie różne rzeczywistości. Inaczej mówią mieszkańcy, którzy się boją po prostu tego, co tam się dzieje. Inaczej mówią oficerowie, inaczej mówią nawet katecheci tam. Proboszcz chociażby z Kuźnicy Białostockiej. Pogranicznicy mówią, były momenty, kiedy oświetlano nas wieczorem, w nocy, laserowymi wskaźnikami celu. Przecież wtedy nie wiadomo, czy padnie strzał, czy nie. Ten promień wędruje po człowieku, przecież może paść strzał. Według normalnej procedury powinni odbezpieczyć broń i odpowiedzieć ogniem. Bo to jest atak. No, zdecydowanie tak. Zwłaszcza, że też można oślepić tym promieniem. Oczywiście, nawet jeszcze promienie laserowe, które oślepiają, to jest jeszcze inna sprawa. Tam kłopoty ze wzrokiem to przynajmniej kilka osób miało po tych właśnie zdarzeniach. I mają zakaz użycia broni ostrej. Nie mają broni tej, którą mają oddziały prewencji, czy oddziały antyterrorystyczne, takie obalające, nieśmiercionośnej, tak? No, ale która po prostu wykonuje swoją pracę. Obala, łamie kości, no, powoduje unieruchomienie napastnika. Obezwładnienie napastnika. I teraz jak mają sobie radzić ci funkcjonariusze?
Jak ma sobie radzić żołnierz brygady pancernej na granicy, którego tam się skieruje, bo w ramach przydziału służbowego tam ma być. No i on jest wyszkolony do innego działania. Poza tym wprowadzanie formacji, moim zdaniem, wprowadzenie formacji wojskowej na granicę to jest decyzja strzelamy, zabijamy. Ponieważ wojsko jest od zabijania. Wojsko nie jest od działań policyjnych. A jeżeli mamy stosować strategię pushback, no to... Żandarmeria wojskowa. Sprowadźmy formacje policyjne, tak, które będą to robić. Tylko skutecznie. Żołnierz czym ma walczyć? Gazem? Przecież to jest niepoważne. Czy ma straszyć bronią, której oni wiedzą, że nie użyje? No i przez długi czas ta fikcja trwała na granicy, aż się źle skończyła. Zginął 21-letni chłopak, dzieciak prawie. Zgnięty nożem. Ten nóż przecież był na jakiejś żerdzi. Tak, to była taka improwizowana dzida. No. I więc... podobno w fekaliach ostrze. Tak, no i stąd potem bardzo szybki zgon. I o tym nie mówimy. Nie mówimy o tym, że on był w beznadziejnym stanie, w stanie śmierci już wcześniej. Tylko chciano go dotrzymać do wyborów. No właśnie, takie się pojawiły informacje medialne. Myśli pan, że prawdziwe? Myślę, że tak. Myślę, że tak. I to z wiarygodnych źródeł płyną potwierdzenia tego. Że politycy wpływali na to, żeby nie ujawniać informacji o śmierci tego chłopaka. No a jednocześnie aresztuje się funkcjonariuszy Straży Granicznej za oddanie strzałów ostrzegawczych. Przecież oni nie zabili nikogo. Żołnierzy również. No i przychodzi żandarmeria wojskowa i skuwa ich w kajdanki. Jak to działa na morale tych żołnierzy? Na determinację do obrony granicy. Coś tu poszło źle. Coś tu poszło nie tak. Ja wiem co, no ale to jest długa historia, bo lewica nadaje się do pomocy społecznej. Może się nadaje do dzielenia dochodu, jak jest bogate państwo. Ale na pewno nie nadaje się do majstrowania przy służbach specjalnych, wojsku i policji. Bo efekt jest taki, jaki widzimy. Giną żołnierze, którzy są wystawiani na śmieszność. Przecież to jest hałastra przybyszy z innej cywilizacji, którzy nie są ani zorganizowani, ani specjalnie wyszkoleni. Można ich bardzo łatwo opanować. A myśli pan, że nie są inspirowani i szkoleni przez służby białoruskie? Są inspirowani, ale też jakie to są szkolenia? To są kilkudniowe instruktaże, tak, jak mają się zachowywać. Tyle wystarczy. No, tyle wystarczy, żeby wiedzieli, że nie będą do nich strzelać pogranicznicy polscy. I tak będzie do pierwszej serii, która utkwi w głowach migrantów. Myśli pan, że to by naprawdę wystarczyło i rozwiązałoby ten problem? Tak. Jeśli gdyby spojrzymy poszła na Litwę... Gdyby poszła informacja, że Polacy naprawdę strzelają za przekroczenie granicy. Że Polacy nie budują muru propagandowego. Przecież ten mur jest propagandowy. Gdybyśmy chcieli postawić porządny mur, to musielibyśmy w środku zrobić dwie warstwy tego muru, a w środku ułożyć pole minowe. Tak? I wtedy proszę bardzo, przechodźcie. Wyjdziecie bez nogi i bez ręki, wasza sprawa. Jest ostrzeżenie, uwaga miny, nie przechodzimy. Wszystko jasne. Dlaczego tego nie zrobiono? Ja myślę, że poprzednia władza bała się tych wszystkich aktywistów, którzy nam wciskali, bo ciężko to inaczej nazwać, że to biedni inżynierowie, lekarze, 6 dni płynący bugiem. No to mamy teraz obraz, który można sobie w sieci znaleźć z ulicy Ostrobramskiej w Warszawie, gdzie czarnoskóry przybysz z innej kultury skacze po samochodach bezkarnie, demoluje mienie i zakłóca ruch uliczny. W biały dzień, w Warszawie. Bez reakcji. Przecież powinno natychmiast na niego spaść kilku antyterrorystów, połamać nogi. Zapamiętałby, skończyłaby się dyskusja. Gdyby kogoś
komuś rozbito głowę kulą na granicy, tak żeby się rozniosło, że Polacy strzelają. Żartów nie ma. No tak, tu jedna rzecz to jest kultura, kwestie kulturowe tych imigrantów, ale druga rzecz to mam poczucie tych służb, które za nimi stoją. I oni też badają naszą reakcję i dostosowują się pod nasze reakcje. Nie działamy, więc ale oni działają bardziej. Żywą tarczą migrancką. Działają tą bronią demograficzną. Sami przecież nie walczą z polskimi pogranicznikami. No nie. Więc to jest hałastra, to jest banda. Wystarczy użyć punktowo odpowiednio siły, żeby opanować zachowanie takiej bandy. To do czego jeszcze musi dojść, żebyśmy się wreszcie opamiętali? Do wszystkiego już doszło. No właśnie, śmierć żołnierza, mam wrażenie, że nikt za to nie poniesie odpowiedzialności. Żadnej politycznej nic się nie zadzieje. Jest jak było. Znaczy, powinna być dymisja Kosiniaka, no bo to jest człowiek, który nominalnie jest odpowiedzialny za to wszystko, co się dzieje. Nie powinien być ministrem obrony. Zresztą żaden taki człowiek nie powinien być ministrem obrony, bo wojsko się śmieje z takich zwierzchników cywilnych. Nie ma pan poczucia, że tej dymisji nie będzie, za to może paru pułkowników niekoniecznie winnych w całej sytuacji straci swoje stanowiska i jakiś oficerów niższej rangi? Wszystko zostanie jak było? W wojsku są poprzecierane ścieżki kariery, złe ścieżki. Awansują tak zwane plecaki, czyli ci, którzy mają podpięcie wyżej, mają jakieś tam protektorów. Potem ci ludzie, nie powąchawszy prochu, nie będąc w sytuacjach praktycznych, siedząc za biurkiem, wydają rozkazy. No, jakie to są rozkazy? Jaka jest wartość tych rozkazów? Który żołnierz chciałby walczyć pod dowództwem oficera, który nie miał do czynienia z linią? Który nie potrafi dowodzić, prowadzić, nawet rozwijać oddziału? Nie mówiąc już o ochronie żołnierzy, dbaniu o nich, o ich życie. No, kiedyś usłyszałem na jednym ze szkoleń, że Amerykanie wyliczyli, że dowódca, który nie ma poparcia swoich przełożonych na polu walki, średnio żyje 8 minut. Mam wrażenie, że w dużej mierze mamy takich dowódców. Oni podejmują tylko takie decyzje, za które wiedzą, że nie poniosą odpowiedzialności. Czyli żeby się coś nie wydarzyło, żeby ktoś mi za to nie postawił zarzutów, żeby było tylko asekurancko. To jest bardzo proste. Jeżeli się wsadzi człowieka w sytuację wojenną, wystrzeli się przy nim, nie w tarczę, tylko przy jego uchu, z karabinu, poznaje się materiał, z którego jest skonstruowany ten człowiek. Wtedy czy na pagonach ma gwiazdki, czy ma belki, czy nic nie ma, nie ma znaczenia. Widzimy, co to za człowiek, co za mężczyzna. I w takiej sytuacji ja nie popierałem wyjazdów na misje, tak zwane misje, bo to nie była polska sprawa. Ale jedno, co mogliśmy wynieść z tego, jaką mogliśmy odnieść korzyść, to to, że wracali doświadczeni ludzie, którzy byli w polu, którzy byli w sytuacjach trudnych, byli w kontakcie ogniowym z przeciwnikiem. To się o tym lekko mówi, ale przeżyć taką sytuację, to pozostawia trwałe wspomnienia, ślady i uczy tych ludzi zachowania. Oni już zachowują się realnie, a nie komiksowo czy filmowo. Ja rozmawiałem wiele razy z takimi weteranami z misji, nie tylko polskimi, to oni zawsze podkreślali, że żołnierz przyjeżdża na taką misję obwieszony wszelkiego rodzaju szpejem, a potem dopiero robi to, co jest praktyczne, czyli zaczyna się normalnie ubierać, tak żeby się nie poocierać, nie zrobić sobie krzywdy. Zaczyna nosić to, co jest konieczne, a nie to, co dobrze wygląda i czym można szpanować. Ciemne okulary, zwłaszcza na filmach wojennych widzimy, prawda? Ćmiący papierosy, luźni żołnierze w ciemnych okularach. No to bzdura zupełna, tak? Ciemne okulary są potrzebne, jak jest oślepiające słońce, a nie do chodzenia w pomieszczeniach, to zwłaszcza jakichś tam sztabowych czy innych. Więc, czy pistolety, które dużo robią hałasu, ale przecież są nieprzydatne zupełnie w jakichś sytuacjach bojowych.
No nie chcę wchodzić w szczegóły, bo też są lepsi znawcy od tego i to jest oczywiste. Natomiast warto sobie zdać sprawę, że ci ostrzelani oficerowie, żołnierze, odeszli z armii. W większości odeszli z armii. Ich bezcenne doświadczenie w sytuacji praktycznych zostało zmarnotrawione. Oni, niektórzy z nich wynajmują się jako tam powiedzmy specjaliści od ochrony. Wielu już po prostu zmieniło kompletnie branżę. A to są ciągle młodzi ludzie, bo te emerytury wojskowe przychodzą w czasie, gdy mężczyzna jest w pełni sił jeszcze. Więc trwonimy taki kapitał, nawet ten zgromadzony w Afganistanie, na Bałkanach, w Iraku, czy nawet na wzgórzach Golan. No, przyjeżdżają żołnierze, oficerowie, nie odnajdują się tutaj, bo tu są inne ścieżki kariery. Przecież taki oficer powinien być awansowany, jeżeli sprawdził się na misji, jeżeli potrafi dowodzić, jeżeli potrafi zarządzić logistyką, jeżeli potrafi się zachowywać w ogóle w takich sytuacjach trudnych, to powinien być skarbem. On powinien szkolić żołnierzy, powinien zwracać uwagę na praktyczne rzeczy. Właśnie na to, żeby się nie obwieszali jakimś szpejem niepotrzebnym. Żeby nie kupowali sobie tego szpeja w sklepach militarnych, bo to zupełnie niepotrzebne. No. Można takich rzeczy dużo. No, na przykład była moda, żeby w Polsce chodzić w butach pustynnych. Tak? I żołnierze chodzili w butach pustynnych, bo sobie kupowali takie buty i szpanowali. No po co? To jest zupełnie niepotrzebne. No, mamy inny klimat, zupełnie mamy inne podłoże, inny teren. No, potrzebne są inne, potrzebne jest inne obuwie. No. To są takie przykłady, ale potraciliśmy doświadczonych oficerów. Nie awansują oficerowie posiadający żyłkę wojskową, bo to z tym się trzeba urodzić. To nie jest tylko odwaga, ale też rozwaga, pewien spryt, pewna umiejętność dowodzenia ludźmi, co jest bardzo trudne, żeby sprawić, że oficer ma posłuch prawdziwy w oddziale i że ten oddział z bandy cywili zamienia się w organizm funkcjonujący dobrze w warunkach bojowych. No można na ten temat książki pisać. Wszystko idzie nie I tak. Piszą. Jest bardzo wiele książek, jest bardzo wiele szkoleń no tak, wojsk z zakresu przywództwa, czym się różni przywódca od dowódcy, na czym polega liderowanie, leadership słynny. Tylko sam takich książek tu miałem kilka właśnie jakichś o tym, amerykańskich o przywództwie. No ale to wszystko są książki, tak. Czym innym jest oficer, który przeszedł trochę i ma autorytet. I od którego czegoś mogą się młodzi oficerowie nauczyć, czy podoficerowie. No i tu jest właśnie chyba jeszcze to przywrócenie tego autorytetu oficera. Kiedyś w czasach komunistycznych, tego wojska komunistycznego, które no wiadomo jakie miało cele i służyło Związkowi Sowieckiemu, było mnóstwo dobrych oficerów w armii. Ta armia ciągle ćwiczyła, ciągle się przemieszczała, ciągle coś się w tej armii działo. Mnóstwo było dobrych liniowych oficerów, którzy potrafili na poligonie wziąć w swoje ręce często sprawy od wyższych oficerów, którzy nie mieli pojęcia. No, wojna na Ukrainie teraz pokazuje, że to doświadczenie takie praktyczne jest bezcenne, tak? Że pole walki się zmieniło, trzeba widzieć już inne rzeczy, trzeba reagować na inne bodźce. No. Inne zagrożenia, inny sposób prowadzenia walki, tak. Inaczej się walczyło. Znaczy ja akurat o realiach ukraińskich mało wiem, bo wiem tylko z relacji ludzi, którzy tam stamtąd wracają. Ale to jest zupełnie inna wojna niż ta wojna bałkańska. Tak? Tam się inaczej walczyło. Tam głównym sprzętem była broń strzelecka. Rzadko zdarzały się ciężkie karabiny, a moździerze to już w ogóle w sytuacjach wyjątkowych. Artyleria rzadko. Więc tamta wojna to zupełnie nieprzystająca jest do tej wojny ukraińskiej. A doświadczenia z wojny ukraińskiej pewnie będą opisane kiedyś. No. Tylko pytanie, czy zdążymy jeszcze wtedy z tych doświadczeń skorzystać? Bo to chyba teraz jest ten czas na naukę. No jest, ale czy uczą się? Na co idzie budżet, ten wielki budżet obrony narodowej? Na firmy, które sprzątają pomieszczenia żołnierskie? Na firmy, które przywożą catering do kantyn? Czy na firmy, które stróżują w koszarach?
Przecież to wszystko powinno wojsko robić. Tak się trwoni pieniądze. No, po co się buduje windę w Koszarach? To dla mnie niepojęte. Pomijając wszystko, winda jest ostatnim sprzętem, z którego należy korzystać w sytuacji bojowej. Zagrożenia, tak. Więc po co windy w Koszarach? Na to idą ogromne pieniądze, na wyposażenie gabinetów oficerskich, oszad dowódczych. Tak można przejeść 10% PKB. Tylko czy to wzmocni zdolności bojowe naszych żołnierzy? Panie Witoldzie, nakreślił Pan ciemny obraz tego wszystkiego, więc teraz zadam trochę takie przekorne pytanie, jak żyć w związku z tym? Bo nic się nie zmienia. Tak jak Pan powiedział, było już wszystko, co się mogło zdarzyć, łącznie ze śmiercią żołnierza. Efektów żadnych nie ma. Wobec tego, czy my jesteśmy bezradni, czy my coś możemy zrobić? Musimy iść w dwóch kierunkach. Po pierwsze, bezwzględnie popierać naszych żołnierzy. To jest, niezależnie od poglądów politycznych, to jest patriotyczny obowiązek każdego Polaka. Popierać żołnierzy jako naszych potencjalnych obrońców. A po drugie, liczyć na siebie. Czyli zacząć tworzyć zręby straży obywatelskich, straży sąsiedzkich, systemu ostrzegania, systemu reagowania, żeby taki czarnoskóry obywatel z innej kultury nie mógł bezkarnie niszczyć naszego mienia. Po prostu, jeżeli dostanie porządnie w łeb, to się to rozniesie i już nie będą chodzić do tego miejsca. Pójdą szukać łatwiejszego miejsca. Musimy też mieć broń. Jestem za tym, żeby maksymalnie uprościć procedury posiadania broni przez Polaków. Oczywiście wyłączając osoby niestabilne psychicznie, karane, no bo to jest jasne, że te osoby nie mogą mieć prawa do posiadania broni. Ale pozostali obywatele niekarani, dlaczego mają mieć reglamentowany dostęp do broni? Oczywiście z dostępem do broni musi się wiązać obowiązek szkolenia. Czyli po pierwsze higiena obchodzenia się z bronią, tak żeby sobie ludzie sami krzywdy nie zrobili. A po drugie szkolenia strzeleckie, żeby ci ludzie wiedzieli, po co tą broń posiadają. Zrobiliśmy o tym cały odcinek u nas na kanale i też łącznie z tym większość ludzi nie wie, że w Polsce wystarczy skończyć 18 lat, można legalnie iść do sklepu i kupić sobie broń czarnoprochową, która jest tak samo śmiercionośnym narzędziem jak każda inna, trochę trudniejszym w obsłudze. I okazuje się, że od 20 lat jest to możliwe i na palcach jednej ręki można policzyć przypadki nielegalnego jakiegoś użycia, zrobienia komuś krzywdy czy tego typu przypadki. Był przypadek ostrzelenia dwóch policjantów. Policjantów teraz, tak. Z broni czarnoprochowej. Tak, tak. No i to jest jeden chyba z trzech czy czterech, które przez ten czas się pokazały. Dokładnie. To samo zrobiłby pewnie nożem, gdyby nie miał dostępu do broni. Więc to pokazuje, że żyjemy w micie, że broń jest wielkim, strasznym narzędziem. I to jest po prostu, nie jest prawdą, jest zwykłym mitem. Nie, mężczyzna powinien posiadać broń w domu, żeby mógł bronić swoją rodzinę. Większość mężczyzn nie wie, jak się obchodzić z bronią. Czasem, jak pokazuję moją prywatną broń, bo mnie proszą, nie wiedzą, jak wziąć do ręki karabin. I tak to wygląda. No, to jest rodzaj kalectwa współczesnego. Znaczy, współczesny mężczyzna, który nie potrafi obsługiwać broni, no, jest kaleką. To prawda. Panie Witoldzie, bardzo Panu dziękuję za ten wywiad, za szczerą rozmowę, za te wszystkie myśli, którymi się Pan z nami podzielił. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.